Justyna Wojciechowska, TV Reklama, jest ze mną Artur Binkowski, nasz orzełek biały. Witamy serdecznie na ziemi polskiej. Siemanko, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak minął lot? Czy miałeś może jakieś problemy tutaj z przylotem? Nie. Nie? Co jest bardzo pozytywne, nie. Spodziewałem się, że może coś będzie. A co będzie? Coś będzie. Co dokładnie będzie? Dokładnie co będzie, że doszło do mnie kilka dni temu, że jest nakaz mojego aresztowania w Kanadzie znowu. Już jest. Dlaczego jest? No, gdzieś mi się nie kontaktowałem. Nie? Jestem teraz w ojczyźnie. Z Kanady wylądowałem w Londynie, tak, jakiś czas temu. Od razu uderzyłem do ojczyzny, w Warszawie tam ile, 5 tygodni, nie, u braciszków kapucynów. Tam byłem często na dobrej zupce, Bóg zapłać. I wszystkich chuliganów pozdrawiam z Warszawy i w ogóle, ogólnie z Polski. No i się ten, dowiaduję, kilka dni temu zadzwoniłem, w końcu Tasman ogarnął mi telefon. Wiecie, że jestem, nie, przeciwko tego telefonu. Wiedz, kto to jest Tasman, bo nie wszyscy wiedzą. No, Tomasz Banaś. Czy możemy go nazwać twoim menadżerem? Nie menadżer, ale bardzo pomocny orzełek. Witamy serdecznie. Au, orzełki, witam wszystkich serdecznie. Au. Zawdzięczasz mu dużo, prawda? No, na pewno. Na pewno. Razem na siebie oddziałujecie. Tak, ale ja mam taki efekt na wszystkich, patrz, na ciebie też mam taki efekt, nie? Spotkaliśmy się raz, ten ostatni wywiad, ta rozmowa przyszła elegancko, według ciebie, tak? Tak, bardzo, bardzo. No, bo ja się nie znam tych spraw, no, normalnie. I tutaj jesteśmy kolejny raz, także wszystko jest dobrze. Dobrze mówisz, przegrałem zakład, nie? 11 pompek, tak? Tak, przegrałeś zakład. No to robimy pompki. Robimy pompki. No 11 jest 11. To zapraszamy. 2, 3, 4. Nie licz mi. Niżej dupa. 11, brawo. Czyli jednak wywiązałeś się bardzo dobrze. Cieszymy się. No, robisz zakład, czy dajesz słowo, musisz zawsze dotrzymać, tak? A 11 pompek to 11 pompek. To nie 2 czy 3 pompki, nie, ale to też nie 111 pompek, tylko 11. Także, no. Łatwo poszło. Tak. Powiedz mi jeszcze, co robiłeś właśnie w tym Londynie? Odpoczywałem. Bo wiesz, ta karta, nie, hajsu nie mam. Ambasada kanadyjska nie może mi to ogarnąć. Jedyny sposób teraz to został. Ja musiałbym wrócić do Kanady, żeby sobie ten. Ja bym musiał wbić do Kanady, gdziekolwiek do Kanady, jakiegokolwiek miasta, tylko na minutę, żeby wstąpić do banku i żeby mi dali nową kartę. Rozumiesz? Prosta sprawa jak ten, ale... Nie jest taka prosta. Nie, sprawa jest prosta, tylko mnie w ogóle tam nie ciągnie i ja tam nie jadę. Także jestem odcięty od finansów, ale tutaj muszę jakieś finanse zacząć ogarniać, nie? No. A czy jest właśnie jakaś szansa, że jednak uda się odblokować tą kartę i będziesz mógł z niej normalnie korzystać? Tak, jak pojadę do Kanady. Innymi sposobami, ja na przykład przez prawników, przez jakieś osoby, przez ambasadę, nie wiem. Nie, to już było robione wszystko. Tam w Warszawie koczywałem pod palcem kultury i tego, nie. Na sam końcu nie do rady. Jak zamierzasz teraz zdobyć właśnie pieniądze? W jaki sposób? Nie wiem. Jeżeli by, jeszcze trochę hajsu jest, ale ten. Ja jak się będzie kończyć, to co? No normalnie, będę musiał się zacząć sprzedawać, nie? W Warszawie tam pod Pałacem Kultury. Właśnie chciałam zapytać o Pałac Kultury. Czy nadal będziesz właśnie tam mieszkał? Nadal będziemy mogli siebie tam znaleźć? Nie, raczej nie. Ale myślę, że ten? Zarobiłbym trochę hajsu, jakbym, może te starsze babcie, nie? Bo jestem brzydki, nie? My chłopcy powinniśmy być, dlatego wyjdzie dziewczyny, wy wariujecie na naszym punkcie, nie? Bo wy nie chcecie tych ładnych, grzecznych, tych ładnie uczesanych chłopczyków, nie? Wy z ludzi, wam bardziej podobają się tacy, no, te brzydale, nie? Te chuligani, wy szalejecie o tych chuligana, nie tylko ty. Nie czuj się taka ważna. No,
Ale ogólnie wy jako kobiety, wy szalejecie o tych brzydalach, na temat tych brzydalów, nie? I tego, no. A do Kanady mnie nie ciągnie, także nie wiem. Ja się cieszę, że jestem w ojczyźnie, nie? Ja tutaj zacznę jakiś hajs ogarniać, nie? No, no bo ja potrafię, nie? Jeżeli muszę iść do normalnej pracy codziennej, to i tam na kontraktorkę czy coś, a trochę się znam. No kto się z nas nie zna? Jako Polak ty musisz się znać na kontraktorce, nie? Rozumiesz, że i ten. Zobaczymy, co będzie. Ale jeszcze hajs jest, wszystko jest w trakcie. Po ostatnim naszym wywiadzie internet zawrzał, ludzie cię pokochali. Na serio? Tak, naprawdę, bo miałeś bardzo dobry odzew, bardzo dużo dobrych komentarzy. Jestem ciekawa, czy która z organizacji się do ciebie odezwała właśnie po tym wywiadzie? Tak. Mhm. Jaka? Wszystkie. Z tego, co wiem, to wszystkie, czy prawie wszystkie, a ich jest dużo teraz, także ten, ale ja jestem niezainteresowany, ja powiedziałem, że nie wchodzę do rynku, nie? No. Czyli nadal to podtrzymujesz? No, słowo jest jedno, no. Mhm. Jasne. Za każde pieniądze, za żadne pieniądze rozumiem, że nie zawalczysz. No, oczywiście, pieniądz nie robi, nie gra roli. Ja, ale nie tylko, że ja jestem jakiś fucking specyficzny tutaj. Żaden z nas, mam nadzieję, jeżeli jesteś normalnym Polakiem, a w szczególności należysz do orłów, tak, nie jesteś do kupienia. I to bez różnicy, czy to złotówka, czy dolar, czy milion dolarów, czy to, nie jesteś do kupienia, no. Kropka, koniec. Prowadzisz teraz prężnie live'y u siebie na kanale. Sorry, te na żywo, w moim języku, Justynka się nazywa i na żywo, ale wielu z was ma ten problem, tak samo jak i ty, że ktoś wam zakabacił umysł was, że używacie coraz częściej niepolskich słów, głosząc polskie zdania, nie? Przeprowadzając polskie rozmowy, na żywo, ale na żywo zawsze było, nie tylko teraz, zawsze było na żywo. I jest tam, jest spora część orłów białych, która, ja tam raz czy dwa razy wspomniałem, że potrzebuję trochę hajsu, wpłacili, ale jest tam spora wataha, grono orłów, co sami od ciebie wrzucają, jak nawet, wiesz, hajs. I to przychodzi i dzięki wam za to, spoko, ale ja muszę swój hajs jakoś ogarniać, nie? Ostatnio pokazujesz tam swoje treningi. Czy to właśnie jest jakiś, nie wiem, jakaś sugestia, że właśnie może kiedyś jednak... Sugestia, dziewczyno, nie używaj takich skomplikowanych słów. Mnie 35 lat w Polsce, nie, to znaczy nie było. No skąd te treningi? Skąd ci się to wzięło? Ale to zawsze były. Przecież z olimpijczykiem rozmawiasz, Justyna. Nie? Normalnie, coś dla ducha, dla ciała, dla zdrowia. Normalnie idzie sobie pobiegać. Dobrze, a teraz świeża sprawa. Daro Lew wyzywa cię do walki. Powiedział, że bardzo ciebie szanuje, że chce dla ciebie jak najlepiej. Kojarzysz w ogóle Daro Lwa? Tak, Tasman mi puścił. Ja nie kojarzę nikogo, ale Tasman mi puścił to nagranie z lwem naszym polskim, z Daro, z Darkiem, au. Pozdrawiam. No, to co widziałem na tym, to co wymawiał, tak jak się prezentuje, że naprawdę konkretny chłopak, spoko chłopak, sztywny, ale nie, ani on. Jeżeli ty nie potrafisz mnie przekonać, to kto? No nikt, no. Także ja nie wchodzę do ringu. A myślisz, że miałbyś z nim szansę? Ja zjadam. Czy lew, czy bizon tam mi się pokaże przede mną, czy jakikolwiek, wiesz, agresywny zwierz, ja ich zjadam. Rozumiesz, ludzi? A z tym Daro Lwem, jak miał być? W stójce? Tak, albo na prajmie, coś takiego, czy idziemy też do parteru? W sumie nie powiedział w jakiej formule i gdzie, ale właśnie powiedział, że chciałby z tobą zawalczyć, że jeśli nie znajdziesz dla siebie przeciwnika, to on jest bardzo chętny i z tobą zawalczy. Daro, lwie nasz polski, au, pozdrawiam, minio pozdrawia, to się nie wydarzy. To się nie wydarzy ani z tobą, ani z nikim, w żadnym ringu, w żadnym oktagonie, czy ten, bo ja po prostu nie jestem zainteresowany, nie? Ale ciekawiło mnie, czy to miało być w stójce, wiadomo, nikt nie ma szans. Nie. Musisz się odezwać do Daro Lwa i się zapytać, o co mu chodzi. A da radę ogarnąć ten telefon do Lwa? Ogarniemy po wywiadzie. No, zajebiście. Dobra, odejdę od tematu. KSW, czy oglądałeś? Chyba nie. Tasman, oglądaliśmy?
Artur Szpilka zawalczył z Mariuszem Pudzianowskim, tak, na Stadionie Narodowym. Ty ostatnio obstawiałeś, jak rozmawialiśmy, obstawiałeś, że Pudzian wygra. Czy byłeś zaskoczony właśnie wynikiem tej walki? No, zobacz, jak byłem blisko, nie? Rozumiesz? Przypomnijmy sobie, jak się walka zaczyna, nie? Wchodzą, Pudzian dominuje od razu, od pierwszej sekundy, nie? Pozdrawiam Mariusza, nie? Od razu dominuje. Zwala Szpilkę do parteru, wiadomo, że Szpila to nie jest jego gra, nie? Ale zobaczmy, że przez ten odstęp, nie wiem, ile tam Szpila trenuje, tam ile on trenował, przygotował się do właśnie walki w parterze, nie? Zapasy itd. i jiu-jitsu, ale ten, on zajebiście się wybronił z tego, że Pudzian, biorąc pod uwagę, że Pudzian nie jest żadnym ekspertem od tych spraw tam na, w dole, na, w parterze, nie? No, Pudzian to bardziej jest ekspertem od czego? No proste, od siły, siła, nie? Ale tam już wchodzi coś głębiej, nie? Tak jak w boksie, w stójce masz technikę, tam na dole też jak jest jakaś technika, o której ja nic nie wiem, i ten, i Szpila sobie dobrze poradził, przetrwał to, pierwszą rundę, druga runda jak się zaczyna, no w stójce. Czyli gladiatorka, czyli boks znowu, nie? No. Myślisz, dlaczego Pudzian właśnie nie boksował, tylko... Przepraszam, boksował, tylko nie... W drugiej rundzie, dlaczego nie, znowu nie próbował obalić Szpilki i iść do parteru? Wiedział, że w tym jest lepszy. Dlaczego właśnie zaczął boksować, a nie poszedł w parter? To jest dobre pytanie do samego Pudziana. No nie wiadomo. W stójce, z kimś takim, z gościem... Czy to będzie Szpila, czy to Zimny, czy to ja, czy to Gołota, czy to Michalczewski. W stójce nikt z nami nie ma szans. To dlaczego Pudzian popełnił ten błąd? Nie wiem. Marcin Najman wyzwał ponownie do walki. Przepraszam, a ten temat, na temat Najmana ja nic nie mówię, ale nie, na temat Najmana nic się nie powiadam, nawet nie chcę słyszeć, dziękuję, ale tego, ale jeżeli chodzi o tamten czas, tych gal, to tego, to tam pamiętam te główki walka, jaki piękny knockout, jaka piękna walka, nie? To jest takie ciężkie, mi się wydaje, że jest takie ciężkie. Jak ocenisz właśnie ten knockout Głowackiego na glebie? To było takie coś, co się dzieje raz na milion, nie? Żeby jednym strzałem, jesteś na ziemi, nie? Nie masz zbytnią fucking, nie masz tej przestrzeni, żeby ciało skręcić, żeby mięśnie uruchomić, nie? Nogi, tam nie masz nóg w ogóle. Siła w ogóle, nie? Siła ciosu, to dużo zależy od nóg. To jest głównie 90% to są nogi, nie? A tam tego nie miał, bo on leżał na plecach. A tutaj bomba, a jak mu wyjebał. Boom i knockout, nie? No a pięknie, ale główka, au, orzełku, trzymaj się, pozdrawiam. Pozdrawiamy jak najbardziej. Nie rozumiem, że nie chcesz rozmawiać o Marcinie Najmanie, ale chciałam właśnie powiedzieć, że wyzwał Pudziana do walki po jego przegranej z Arturem Szpilką. Ale co to nas jako... Czy miałby z nim najmniejsze szanse według ciebie? Żadnych. Przecież on to robi tylko, żeby wejść... Że chciałby właśnie, że chciał tym podbić jego rekord? Nie, on nic nie chciał podbić. On już na patencie leci jej, z siebie robi klauna od dłuższego czasu i on to dalej robi, ale hajs mu, jakiś tam hajs zahacza, przegrywając walki, nie? Odklepując cały czas, nie? Jakiś hajs zahacza. Także... Jeżeli chodzi o stronę tą biznesową, to on jest do przodu, no. On robi dla siebie. Ma piękną córeczkę, księżniczkę, poznałem ją pozdrawiam. Ale do Najmana nie ma w ogóle żadnego szacunku. A co by było, gdybyś spotkał go teraz na ulicy? No nic, ja bym przeszedł dalej, ja nie szukam. Ale jeżeli by tam podchodził do mnie, to coś odgryzłbym mu. Raczej nie ucho, ale nosa, nie? Bo ucho już było zrobione przez Tysona. Odgryzłbym mu, powiedział delikatnie, odejdź ode mnie, nie mam ci nic do powiedzenia. Jakby nie oczy, bym mu odgryzł nosa. Prosto. A jeszcze zapytam, czy oglądałeś Grondę 13? Chyba nie. Don Diego walczył z Balboa, to była też bardzo fajna walka. Nie kojarzysz? Przepraszam. Yo, Taz! Widzieliśmy Grondę? Don Diego z Balboa.
Nie, także nie mogę się... Też fajna waleczka, także... No, waleczka. Dziewczyno, to za każdym razem, dla każdego jednego z nas, którzy wchodzą tam do tego ringu, nie? Czy to jest siatka, czy to jest ringbok pięściarski, czy ten, to jest grunwald. Każda jedna walka, każdy jeden przeciwnik, bez znaczenia, czy przeciwnik nie jest z górnej półki, czy dopiero się rozkręca, nie? W tym zawodowym tym. Tak, ale to jest to każda walka. Ty nigdy nie wiesz, kiedy możesz wylądować w szpitalu albo na cmentarzu. Czasami się tak zdarza. Miała się też odbić walka Don Casio, Casiusza Życińskiego, nie wiem, czy kojarzysz, z Arturem Szpilką. Jednak Don Casio powiedział, że Artur się wycofał. Jak myślisz, co było tego powodem? Nie wiem, dziewczyny, ja w ogóle nie jestem w temacie. Casio słyszałem, Casio mi się obiło ten... Kojarzysz, tak? Don Casio? Mniej więcej wiem, o kogo chodzi, pozdrawiam Don Casio też. I widziałeś jego walki w ogóle? Wiesz coś o jego umiejętnościach? Nie pamiętam, w ogóle się nie zaglądam ten, ale... Także on Szpilę wyzwał, tak? Tak. I potem Szpilę odmówił, tak? Właśnie nie, pytanie. Nie, to nie ma nic tego, że tam Szpila pęka, czy coś. Nie, po prostu mu nie pasowało. A tym bardziej, jeżeli jesteś, nazywa się Artur Szpilka. Jeżeli się nazywasz Artur Szpilka, na dzień dzisiejszy. Dalej, nie jesteś młody, nie jesteś stary, jesteś w harcie ducha, silny i ten, no. I masz nazwisko wyrobione, tak jak Artur Szpilka, ale zajebiste ma imię, nie? Nie myślisz? Szpila? No, a ja też mam Artur. I jeżeli jesteś Szpilą i całe życie, nie? Przez pot, przez łzy trenowałeś, zaciskałeś zęby, nie? Trawiłeś ten cały ból i... No i jednego, nie wszystkim to wychodzi, nie? Nie wszystkim twardym zawodnikom to wychodzi, no ale Szpila miał tego farta, że mi się zdaje, że większość Polski, cała Polska, jak powiesz Szpila, to każdy kojarzy, o co chodzi, nawet te starsze babcie. Także jeżeli sobie wyrobisz nazwisko, to wtedy możesz być, jak najbardziej możesz być fucking, no. Nie, możesz odmawiać, możesz sobie wybierać, gdzie bierzesz udział i z kim, a gdzie nie. No i tam też na pewno wchodzi hajs. Też ile ci oferują za daną walkę do tego. Ale na samym końcu ileż to można dla wszystkich tych zawodników. Niektórzy z nich są początkujący, nie, to znaczy początkujący, mają po kilkanaście walk, spoko, pierwszy raz w życiu, nie? I to ich na pewno motywuje do dalszych treningów, zdrowego trybu życia itd. itp. Nie? Ale jeżeli jesteś właśnie Arturem Szpilką, nie? No, czy mną, tylko że już jestem stary i brzydki, ale brzydki ja się urodziłem, to jest ten, także ten, ale jeżeli ze Szpilą, czy tam są inni jeszcze ten, konkretni zawodnicy, to ten, no ileż można. Dużo się mówi o tym, przepraszam, że ci przerwę, że Tomasz Adamek wejdzie do świata MMA. Jak ty go widzisz właśnie w tym świecie? Mam nadzieję, że nie. Z całego szacunku dla Adamka, mam nadzieję, że nie wejdzie. Dlaczego tak właśnie? No bo nie, bo jest mistrzem, naszym mistrzem, nie tylko Polski, ale też świata, w gladiatorce. A boks to bardzo szlachetny sport, bardzo szlachetna szermierka, nie? Boks na dzień dzisiejszy, tym bardziej ten zawodowy, to jest przedłużenie lat gladiatorów ze starożytnego Rzymu. Nie? Dawno temu ten silnych, pełnych harta duchem chłopaków uczyli tam, nie? Różni mistrzowie, ten, jak używać szable, jak używać różne instrumenty. A teraz, na dzień dzisiejszy, bo świat się niby zmienia na lepsze. Ja tego nie widzę, ale ktoś nam próbuje tak wmówić, nie? Że świat jest teraz bardziej taki, nie? Szczęśliwy, bardziej taki bezpieczny, to i tamto ściema, w chuj. Ale jeżeli jesteś, nazywasz się Tomasz Adamek, nie wchodzisz do żadnego ringu, no chyba, że boks. Ale to on też ma swój wiek, nie? Adamek. Także nie, on powiedział, że wchodzi? Nie, dużo się o tym mówi, ale nie mam nadzieję. Deklarował się, ale właśnie są takie pogłoski. Nie, z tego co wiemy, to Adamek się ten... Przecież on jest ustawiony finansowo. Po co mu było wchodzić? Po co? Do zabicia czasu, nie? Ale jeżeli jeden z nas
nie? Który to robił całe życie i, ten, i ma chęć przeznaczyć swój wolny czas na coś tam, to ja bym powiedział kolekcja znaczków pocztowych albo tym podobnie, a nie jakaś tam znowu przemoc, wchodzić tam ileż może. Nie, pamiętajmy, że kunszt pięściarski, ale nie tylko, każdy sport kontaktowy, tak ten w Prime, w tym MMA, to tamto, tylko że tam liga słabsza, tak? W tym. Gdzie są ci, w którym tym są ci youtuberzy sławni, co tam dużo... No we wszystkich właśnie organizacjach, w tych freakfightowych, no jest dużo youtuberów. W tych freakfightach, nie? Ale w Prime nie, tak? W Prime też. Tak? Tak. A czy może Prime się do ciebie odzywał? Chyba tak. Raczej... Jaką dostałeś propozycję? Nie powiem. Ale dostałeś jakąś, tak? Co? Nie, coś tam, że są rozmowy. Dobra. Będziemy wiedzieć na pewno. Jeszcze chciałam zapytać... Nie wiem, to twoje na pewno, to nie jest takie moje na pewno. Także... Jeszcze chciałam ciebie zapytać, ponieważ podobno dzwoniłeś na jednym ze swoich live'ów, dzwoniłeś do Krzysztofa Zimnocha. Na jednym z moich na żywo. Na żywo, tak. I podobno ciebie tam zwyzywał. O co chodziło? Zimno? Nie było nic takiego... Nie było nic chamskiego. Ja wiedziałem, że ja niebawem znajdę się w ojczyźnie. I ja wiem, my wszyscy wiemy, że Zimny jest w takiej chujowej sytuacji. Przez to, że się tam wydarzyło. I ja powiem tak, bo ja dużo jak wróciłem już z ojczyzny w 2017, kiedy to wszystko było tam, ta cała afera końska, nie, ze Szpilką, Zimnochem i reszta Kredowiczów i tam cała ta afera o Zimnochu jako konfidencie, to musimy wziąć jedno pod uwagę. Nie? Czego ja nie brałem wcześniej, jak ja to ten, bo rozkminiałem, bo wszystko było tak na szybko w 2018. Musimy wziąć jedną pod uwagę, że on sam od siebie, mówię o Zimnochu, on nic złego nie powiedział i nie chciał powiedzieć. On dopiero był, jemu wyrzucono krzywdę na tej sankcji przez tą sędzinę, która powiedziała mu, przecież ja Białko widziałem, czytałem, ona wiedziała, że on w tym całym tam zamieszaniu, co tamkolwiek się stało na tej bramce, on nie miał nic wspólnego z niczym, z nikim i z niczym i on był niewinny. Ona wiedziała. I ona dalej powiedziała mu prosto w twarz na tej sankcji, że ona ma dla niego przygotowane 90 dni puchy. Za co? Za niewinność. Taka jest Polska na dzień dzisiejszy. Za niewinność, nie? Rozumiesz? No i wtedy, także można to zrozumieć, że sędzina zaczęła mu wykręcać rękę w niewidzialny sposób, w bolesny sposób, strasząc go, nastraszając go, tym trzy miechy, puchy za niewinność. On wie, że jest niewinny, sędzina wie, że jest niewinny, cały świat wie, że jest niewinny i ten, ona mu trzy miechy chce dać. W kraju, gdzie takie rzeczy się dzieją, w krajach, gdzie takie rzeczy się dzieją, to są chore kraje. Ale na dzień dzisiejszy cały świat jest chory, jak zauważymy, w swój sposób, nie? Polska jest bardziej chora niż tam, powiedzmy, Kanada. Kanadę trochę znam, no. 35 lat. Także ten jest bardziej chora niż Kanada. Kanada jest dużo bardziej chora na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o te sądy, sądownictwo, policję, przemoc i tego z ich strony. Kanada jest dużo bardziej chora na dzień dzisiejszy, aniżeli była tam 10, 20, 30 lat temu. Może ostatnio będziemy w to wchodzić. Muszę tutaj uciąć. Ale widzę, że ten, no. Słuchaj, jak skomentujesz to, że Andrzej Kostyra powiedział u siebie właśnie na kanale, że jesteś przykładem osoby, która źle skończyła. Ja to słyszałem. Ja ten wywiad widziałem. Jak to skomentujesz? Ja to powiem tak, nie? Ja pozdrawiam Andrzeja. Ja mu wybaczam za jego słowa. Oglądając ten wywiad dwa razy, ja wiem, że on nie był w pełni doinformowany co do mnie. Wiem, że ze mną się nie próbował kontaktować. Ani nie próbował się skontaktować z osobami bliskimi mi. Nie jest łatwo znaleźć, tak jak ta zmana, nie? Czy jest kilka innych osób. Nie jest łatwo do tych osób
dotrzeć, ale on powinien to zrobić zanim wygłosi swoją opinię, bo to jest tylko jego opinia, to nie są żadne fakty, nie, ale opinia, która trafia od osoby, która jest i w doszłym wieku, bo to jest starszy, to nie jest jakiś kajtek, to jest Andrzej Kostyra i jest mini takim szpecem od boksu i to i tamto i poważna osoba, dużo szacunku ma, nie, ogólnie w Polsce, no to ludzie to biorą tak bardziej do serca. Ale to, że on leciał na tym patencie, że on nie zna niektórych wątków i on głosił, wygłaszał to w ten sposób taki pewny siebie, że ten, no mi się to nie podobało, ale Andrzejku, pozdrawiam cię i wybaczyłem. Ja już ci to wybaczyłem dawno temu. Wszystko jest spoko. Niestety podobne zdanie ma również trener Rambo. Wczoraj robiliśmy wywiad i właśnie też właśnie powiedział nie do końca przychylnie. Oraz Tomaszewski, były piłkarz reprezentacji polskiej. Pozdrawiam obydwu panów. Tak, Rambo właśnie powiedział, że Rambo, bo zostałam ostatnio poprawiona, powiedział, że nie walczyłeś dla Polski, więc tak naprawdę nie jesteś ale naszym... Gdzie nie walczyłem dla Polski? Na tej olimpiadzie? Tak, na olimpiadzie. W międzynarodowych tych turniejach? Tak, że na olimpiadzie nie walczyłeś dla Polski, więc jakby nie jesteś taki jakby nasz, tak? Że nasz zawodnik. Nie, ale w tym... Ale czekaj, tak sobie pomyślmy, nie? No właśnie, jak się wytłumaczysz z tego? Tam trochę racji jest. Bo nie walczyłem dla ojczyzny. Ale jeżeli masz orła białego wbitego w serce, taki stempel masz zrobiony na sercu, to zawsze walczysz dla Polski. Prost. Prost. A to, że w młodym wieku, bardzo młodym wieku, moi rodzice tej pół Polski w latach 80., nie wiem, z jakiejś tam przyczyny, a to musiała być jakaś konkretna przyczyna, nie? Wolałbyś walczyć pod szyldem Polski właśnie niż Kanady? Zawsze, dziewczyno, zawsze. Zawsze. Dla Kanady, tą olimpiadą i jeszcze innymi tam międzynarodowymi tymi walkami, które stoczyłem, nie? Ale dla Kanady... No dlaczego? Kanada, związek tam pięściarski Kanada, to nie jest tak, że oni mnie wybrali i usadzili mnie na samym czubku tej piramidy wagi ciężkiej, żebym ja osobiście reprezentował. Ja to musiałem wygrać. Rozumiesz? Tam tyle potu szło i bólu i wytrzymałości tego wszystkiego, nie? I te treningi, i te bieganie, i te treningi, i te bieganie, i te ćwiczenia, i ta siłka, i to wszystko, i odpowiednie odżywianie, i wszystko, że ja sobie to sam zrobiłem. Ale to, że byłem na miejscu fizycznie, byłem tam, wszystko się działo tam, no to normalnie kolej rzeczy, że tam. Ale ten... Zostajesz w Polsce? Jak najbardziej. Tym razem mi się zdaje, że już na dobry. A w jakim mieście będziesz mieszkał? Bo powiedziałeś, że pod Pałacem Kultury raczej nie. Gdzie będziemy mogli ciebie znaleźć? Może jakieś inne miasta w Polsce? Na pewno... Mówiłeś, że chciałbyś odwiedzić parę miejsc. Jakie to miejsca? Na pewno Bielawa, moja Bielawa, AU. Pozdrawiam wszystkich ziomków z Bielawy. Na pewno Kraków, wszystkie miasta, na pewno Poznań, do Gniezna chcę się udać, jeszcze nigdy nie byłem, byłem raz czy dwa razy, byłem w drodze tam i coś wyszło, telefon jakiś ważny, pilny, musiałem zmienić kurs, do Gniezna muszę pojechać, tam. To są 3 stolice, nie? Nasze, które muszę odwiedzić, nie? A czy widzisz siebie za komentatora, jeśli chodzi o walki we freakfightach? Albo bokserskie, typowo zawodowe? Pięściarskie tak, bo to się znam. W tym freak fightach, czy w tym prime'ie. Jeżeli mówisz we freak fightach, to chodzi też o prime, te walki w klatce i tego, ta wolna amerykanka, co tam się dzieje, to ten... Gdybyś dostał taką propozycję, to przyjąłbyś? Przyjąłbym propozycję w roli komentatora i to by było ciekawe. I... Dla tych osób, którzy by mi się zdaje, że z chęcią udostępnili jeden raz, żebym ten, ale też było ciekawe dla mnie, jak ja to widzę, bo w ogóle ja tych walk nie oglądam, także nawet nie mam tej wiedzy,
jak komentatorzy tamten. Nie znam tych chwytów na dole, w zapasach. Można się podszkolić zawsze. Spoczko, ale mam ciekawostkę, bo jeżeli chodzi o te freak fighty, czy to w Prime, czy w KSW, czy ten, mam przynajmniej jednego orzełka, którego znam bardzo dobrze. Tasman jest właśnie nim, ale znam kilku, osobiście znam kilku orów, co całe życie zdrowy tryb życia prowadzą, nawet ślub nie jarają i trenują i mają swoją jakąś tam pracę, jakieś finanse ogarniają i też powiedzieli mi już od czasu do czasu, dają mi cynk przez ostatnie 2 lata, że jeżeli jednego dnia nadejdzie szansa, to oni by, jeżeli ja bym ich mógł polecić, a ja ich polecam, Tasman jest pierwszym z nich, to jak najbardziej, jeżeli Polska teraz, wszyscy z nas, którzy słuchają tego wywiadu i słyszycie, co do was mówię, jeżeli wy poprzecie to, że jeżeli ja wystawiam zawodnika i ja robię, Tasman, ale ja bym był w twoim narożniku. Ale ja zapraszamy, mamy do ciebie konkretne pytanie. Czy chciałbyś zawalczyć we freak fightach? Ja już powiedziałem, że on by chciał. To jest 100%. Chodź, mordeczko. Ale ten. Czy zapatrujesz się na to, żeby zawalczyć we freak fightach? Proszę. Ja muszę ślubę zająć. Porozmawiam o tych freak fightach. Powiem tak. Jakby jestem fanem sztuk walki od małego. Przepraszam. Kibicem w moim języku. Wy obydwoje musicie popracować. Tak więc, tak, jak najbardziej. Tym bardziej, jeżeli Artur miałby być moim trenerem, 100% wychodzę do tego. Kim jest dla ciebie właśnie Artur Binkowski? Idolem może bym nie powiedział, ale wzorem do naśladowania w pewnym... Tak. Na pewno. Czyli dobrze, zapatruję się pozytywnie na to, w jakiej federacji mógłbyś zawalczyć? To już nie, dla mnie nie ma znaczenia. Ważne, żeby był oktagon. Czy masz może taką osobę, z którą chciałbyś stoczyć pierwszą walkę, tak na przetarcie? To znaczy, jest taka jedna osoba, która jakby, nie wiem jak to powiedzieć, działa mi to na nerwy, ale może nie wiem, mam powiedzieć? Tak, powiedz jak najbardziej, będzie większa szansa na walkę. Robalini, idę po ciebie. Znamy Robaliniego jak najbardziej. A dlaczego on ci zaszedł za skórę? Znaczy, wiesz co... Zaszedł mi za skórę, pewne jego wypowiedzi mi się nie podobały. Między innymi tam o Janie Pawle II. To jest jedna z takich rzeczy. Przepraszam, bo ja nie jestem w temacie. A co powiedział? No ogólnie... Negatywnie? Nie powtarzamy jego słów, no, ale negatywnie? Bardzo negatywnie, najgorzej. No to jebać go! Jaś Kapela jeszcze bardziej. No i Jaś Kapela też... Jaś Kapela będzie drugi. Najpierw Jaś Kapela ma nawet tatuaż właśnie z... O co chodzi? Robalini już miał 2 walki, tak? Ja nigdy nie miałem żadnej walki, nie trenowałem sztuk walki. Znam pewne myczki. Powiedzmy, że może mam tam jakąś delikatną smykałkę, ale tak, Robalini pierwszy idzie na pierwszy ogień, no. Jaś Kapela idzie na drugi, a potem to już pójdziemy, kurwa, to już pójdzie wszystko już. Ale jeżeli, ja się dołączę, a jeżeli, bo to pierwszy raz do mnie doszło teraz, że ten jeden i drugi, tych co wymieniłeś przed chwilą, nawet nie warto ich nazwiska wymieniać, jeżeli oni obydwoje coś tam zjebali i ten, a tym bardziej na temat Jana Pawła się ten wypowiedział, to zrobimy 2 na 2. To nie musi być orzełki, jedziemy i oczyszczamy Polskę. W tym momencie ja wchodzę. Oczyszczamy Polskę ze ściewa, u orzełki. Tak, ale ty, to jestem zainteresowany, że wchodzimy 2 na 2, pojedynczo jest ten i tak jak było w tym WWF w Ameryce, nie? Tam Hulk Hogan, to tego w zapasach, że ten. Ty musisz dotknąć ręki i wtedy ty wychodzisz ten, ja wchodzę i ja kończę. Także, tak. Robalini, rozumiem, że musi sobie szukać teraz kompana, bo jak 2 na 2, no to musi mieć jeszcze kogoś, tak? Zapraszamy, może z Jasiem Kapelą, to by dla, o Jezus, to by było coś świetnego. Mamy decyzję Artura, że jest w stanie wrócić dla tej walki. Ja nie wracam do ringu, ale jeżeli jest taka opcja, teraz pierwsze co słyszę, że jeden i drugi fucking jakieś ślimaki, nie, delikatnie mówiąc, i Tasman chce,
i to mu pomoże, żeby on wszedł, a tym bardziej tych dwóch rozpierdolić, to ja wchodzę. Tak. Daj zapalniczkę. Mamy to. Dobra. Dobra, to podziękujemy, dzięki. Nie, jest okej, okay, jest okej. Szokująca informacja. Tak. Artur się zgodził. Jedziemy. Zgodziłem się. Artur, zgodziłeś się na podwójną waleczkę, także... Waleczkę, Ta, dla niegrzecznych dziewczyny tak z boku tak zawsze wygląda waleczka. Czy to Tyson walczy, to... Dobra, waleczka. Krew się będzie lała po prostu, ta, no. Grunwald, ta. Ten. Mogę coś przeczytać? Tak, właśnie, bo może sobą... Pewną rzecz, która jest dla ciebie bardzo ważna, pisałeś to bardzo długi czas. Czy możesz coś więcej o tym powiedzieć? To nie książka. Biblia. Orły białe. No i tam są przeróżne wątki, nie? Na przykład, czytaj. Przetrwa ten, kto trzyma z nami za ojczyzną wraz z orłami. Au. Tutaj mam. Jak to powiedzieć, wiersz, ale to jest pisane białym wierszem, tak, to jest biały wiersz, przez Orzełka, którego nigdy fizycznie nie poznałem, twarz, on z Polski, ksywę ma na YouTubie Legix, i on to o mnie napisał. Słuchajcie, on ma piękny umysł do tworzenia białego wierszem, pisania białym wierszem. Dokąd wyruszasz, orle? W jednej z ostatnich życia twego orlęcych dróg. Spalona ziemia twoja, usłana z wolności cnót. Pamiętaj, rycerzu, że kroczy z tobą silny, biały, orlęcy duch. Życie swe całe ojczyźnie służyłeś, ojczyźnie orlęcych gniazd. A teraz rychło nadchodzi, aby ramię w ramię sprężyć się czas. A niechaj duch nasz orlęcy powstrzyma agresji głaz. Au, Legix. Jak długo pisałeś to? Przez jakiś czas. Nie? To... Ale 3 lata mówisz, tak? 3 lata. Tak. Jakieś 3 lata temu skończyłem tą drugą wersję Orów Białych, co Tasman ma i kilku orzełków ma. To jest ta trzecia, także tutaj jest umieszczone to, co już było w pierwszej i w drugiej wersji Orów Białych. Tu jest ten, ale jest dodane dużo więcej. Ale to jeszcze nie jest koniec. Przepraszam, no na temat Orłów Białych, patrz, co tu pisze. Orły białe powstały z dedykacją dla Filipa Grzegorza Banacha. Au, świętej pamięci, au, Grzesiu. Powiedz, co zamierzasz z tym zrobić teraz? Czy zamierzasz wydać to w postaci właśnie jakiejś takiej książki, żeby ludzie mogli to zobaczyć, żeby to wyszło na światło dzienne? Czy zamierzasz to mieć dla siebie? Nie, jednego dnia. To jest wszystko o nas. To jest częściowo nasza historia, nie? Częściowo to, co się dzieje teraz, a nie tylko u nas w Polsce, ale na świecie całym, nie? A ja to ten rarytas nasz polski, ten olimpijczyk, czyli świat cały, ale nie to tylko dlatego, że olimpijczyk, ale ja przez dłuższy czas mieszkałem w takim miejscu, co się nazywa Toronto. To nie chodzi już o Kanadę. Toronto to nie Kanada. Toronto fizycznie znajduje się w Kanadzie, około 10 milionów ludzi, cały świat pod jednym dachem. Często bywało tak, przez ostatnie 20 lat, od kiedy ta olimpiada się skończyła, nie, że mieszkając w Toronto, trenując na zawodowy boks, w chwilach wolnych, czyli weekendy, czy coś takiego, nie? Nie chcesz siedzieć na chacie, ale chcesz odpoczywać i tego. Wybijałem na miasto, czy to do centrum, czy tam w różne miejsca. Ja poznałem cały świat. Fizycznie poznałem cały świat. Ludzi z całego świata. Czy możesz powiedzieć, że jesteś spełniony jako człowiek? No, w pewnym sensie tak. No, poznałem cały... Ja pamiętam ich historię, nie? Pytanie jest do mnie, od was, Binkowski, jeżeli osoby, danej osoby nie znasz, czy to był dzień, czy wieczór, czy w nocy, co ja mam w sobie, jak ja to robię, że ta osoba się otwiera do mnie i mi odpowiada na pytania związane z geopolityką, nie, ogólnie co się dzieje na świecie, z finansami, wszystko drożeje, nie, jak ludzie się otwierają i opowiadają mi swoje prawdziwe historie ze swojego życia, nie, jak ja to robię, nie wiem jak ja to robię, ja po prostu mam w sobie, tutaj na przykład kolejny przykład, mam opowieść o Karolu Lachance, tego starszego pana,
poznałem całkowicie przypadkowo. Jak się przemieszczałem, kilka miesięcy temu przemieszczałem się, tak, wychodzę z Puchy, nie? Wychodzę z Puchy, pierwsze co już miałem na bani, że ten, walę prosto do ojczyzny, nie? Ale nie chciałem lecieć ten drogą samolotem, wykupić tak jak zawsze, chciałem sobie przypłynąć statkiem. Także wbijam do banku, kilka klocków tam było, wyciągłem to, co miałem. I jak najtańszym kosztem chciałem dojechać na wschód Kanady, tam gdzie te duże statki dopływają, czyli Halifax i te inne miasta portowe. I tam bym sobie z marynarzami dogadał, nie? Paszport przecież miałem, ten kanadyjski, ten, tylko że nie chcę samolotem, tylko chcę z nimi, nie? No i w drodze tam na wschód, na przykład do Halifaxu, nie? Halifax jest położony zaraz nad Atlantyku, nie? Na oceanie. I ten. Przyjeżdżam, jestem w Montrealu, także z Toronto wybiłem, dojechałem do Montrealu. Jakoś tak, żeby nie wydawać hajs. Miałem w kabzie, miałem hajs, ale o to chodzi, żeby nie wydawać. Nie? I ten, dojechałem do Montrealu. Wszystko cacy. W Montrealu skoczyłem na ciufcie, na pociąg. Który zmierza do kolejnej prowincji na wschód, Nowy Brunswick. Wszystko idzie cacy, ten kanar wchodzi, ja mu mówię, że nie mam biletu, nie? Mówię mu, że nie mam hajsu na bilet. Ja nie mówiłem, że nie mam hajsu na żywność dla siebie, nie mam hajsu, nie? To on mi mówi, że muszę wysiąść z pociągu. Coś takiego jak w Polsce chyba też tak będą mi mówić, nie? Bo ja tutaj nie płacę za bilety, nie? Komunikacja miejska. Ja to, jako olimpijczyk, a ty bardziej jako Polak w Polsce, żebym ja płacił za bilety? Nie. I tego. Nie mam hajsu na to. Jakbym miał ten hajs, to bym zapłacił. Nie mam. I tego. Karty mi wstrzymali, wiadomo, nie? Ale to dobra, nie ma żadnych umówek. Nie płacę i dacy. I ty, zatrzymali pociąg. Ale tam stacja nadchodziła w połowie drogi, z Montrealu w połowie drogi do tej drugiej prowincji, gdzie się ja wiem, 10 godzin pociągiem, nie? Po 5 godzinach kanar wymusza na mnie, że ja muszę wyjść, nie? I wychodząc w Quebec City, nie? Tam Montreal jest takie, wiesz, nie? Cała ta prowincja jest à la Quebecois, francuska. Montreal jest taki, nie? Montreal jest znany jako miasto miłości. Przez tych, co mieszkają w Montrealu i tych, co mieszkają w Kanadzie, Kanadyjczyków. Miasto miłości. A wiesz dlaczego? Bo każdy, co jedzie do Montrealu, tam czy na weekend się zabawi, czy ten, zazwyczaj zakochuje się. Nie wiem, tam ludzie się jakoś, nie, kochają. Może tak jak w Paryżu, może podobnie, może u nas w Polsce tak jest. Nie wiem. Nie, ale nic. Ja tylko się przemieszczałem, jestem w pociągu w połowie drogi w Quebec City. To jest całkowicie ten, francuskie. Oni są tam trochę tacy, nie? Noski mają, bo to dalej Kanada, ale tam ci, oni mają noski tak uniesione, że jeżeli nie rozmawiasz po francusku, a tym bardziej ich slangiem, także oni nie rozmawiają w tym Quebecu po francusku, oni nie rozmawiają French, oni rozmawiają Quebecois, taki francuski. Słyszałam, że jak nie rozmawiają w ich języku, to po prostu w ogóle nie rozmawiają. Dokładnie. I są tacy trochę zimni, ale spoko, mają do tego rację. My też możemy tak się zachowywać. U nas w Polsce, jeżeli ktoś tutaj do nas przyjeżdża, czy na wakacje, czy to i tamto, a chce na ulicy, nie? Chce się na skrzyżowaniu spytać o jakiś kierunek drogi, czy coś takiego, nie? A nie mówi, nie odzywa się do nas naszym polskim językiem, a jest u nas w domu, w naszym gnieździe, to nie musimy mu odpowiadać. Nie musimy być, nie? Nie musimy być chamscy z tym. Ale po prostu mówisz, no speaking English i sobie idziesz dalej, nie? Tak, nauczy się po polsku, to ci powiem. No i wychodząc w tym, będąc wyrzucony z ciówci w Quebec City, siedzę sobie tam na peronie, nie? Jaram sobie jointa, i tak sobie myślę, nie? Kolejna ciówcia przyjedzie i mnie zawiezie tam, też bez biletu, nie? Ale przychodzi taki starszy pan, który tam pracował na tej stacji kolejowej. Nie wiem, co on tam robił. Starszy pan przychodzi, no i jest taka rozmowa między nim a mną. I tu jest jego opowieść. I to się działo 17 grudnia roku 22, 17 grudnia zapisane w Quebec City. Opowieść o Karolu Lachance. Jego nazwisko Lachance, nie? Opowieść o człowieku, którego tata pomógł jemu nadzwyciężyć raka. Ciekawe, nie?
Czujesz? Także on mi mówi, co tutaj jest napisane, to jest napisane tak, bo ja znam jego opowieść, nie? Że, i on to podpisał, to jest jego podpis tutaj na dole. Że wszystko jest faktycznie prawdziwe, że ten, on jako młody chłopiec dorasta, jego tatuś przez tam chorobę jakąś to i tamtą odchodzi na drugi świat. Bardzo kochał swojego tatę, mamę też, nie? I, ale tata odchodzi na drugi świat, spoko. Także on był małym chłopcem, jak już nie miał taty, stracił tatę. Później już w doszłym wieku, już był mężczyzną, to i tamtą, on się dowiaduje jednego dnia, a całe życie zdrowy, żadnych narkotyków nie robi. Się go pytałem, czy robi jakieś narkotyki, czy chuliganiu, czy tego, on nie. I tego, jednego dnia, taki człowiek, który z rana się budzi, idzie do pracy, żyje normalnie, zdrowo, codziennie, nie? Zdrowo się odżywia. Także tego, i budzi się jednego dnia i ma ból w szyi. Tak jak nigdy. No, mówi, pierwsze co zrobił, mówił, bo nic ja dużo o tym nie myślał na ten temat, ale pierwsze co bije do swojego lekarza, lekarz od razu czerwona lampka, już tamten, wysyła go do innego lekarza w ten sam dzień, do specjalisty, nagle ten ma raka. Okazuje się, testy jakie zrobili mu w szpitalu, ma raka. Raka w szyi. I ten rak jest i agresywny, mu powiedzieli, i się rozchodzi bardzo szybko i to, i od razu chemoterapia, on tu wymienię, chemoterapię dostawał, nie? Tak jak wszyscy zazwyczaj dostają, czyli wsadzają cię do tej tuby i tam ding, 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 nie? A 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku miał chemoterapię i miał 2 razy miał radioterapię, cokolwiek to znaczy, nie pytałem się, ta radioterapię, coś takiego, nie? Także oni go próbowali, tego raka, ten rak się ten. I tygodnie mijają, on mi mówił, nie? On dzień chodzi na tę terapię, walczy z tym rakiem, tam mentalnie bardziej walczy z tym rakiem, nie? Bo on już wiedział, że on trup, że nie? Jedną nogą jest na drugim świecie, chociaż jeszcze żyje. I ten lekarze mu za każdym razem po tej terapii, lekarze same negatywne mieli ten. Nie, że nie ma poprawy, nie ma poprawy, nie? I jednego dnia mówi, pamięta ten dzień, jak zaczął podczas tej terapii, jak się zaczął wspominać, ale tak głęboko, nie, pamięcią, psychicznie wchodził w żywot swojego taty, którego jeszcze pamiętam za życia taty. I później jednego dnia, jak był w tej maszynie, gdzie ta terapia, gdzie ten, mówi, zaczął krzyczeć do niego, nie? Tam i tak odgłosy idą, jak jesteś w środku w tym, nie? Ja wiem, bo każdy gladiator wie, każdy pięściarz wie, że raz na rok musimy robić właśnie tą MRI robić, nie? Ten CAT scan robić, to i tamto. To jest mniej więcej to, co on musiał przechodzić, tylko on trochę więcej, nie? Ale znamy te maszyny, nie? Te specyficzne. I on zaczął krzyczeć, będąc w tej maszynie, zaczął krzyczeć, rozmawiać ze swoim tatą, nie? I on mówił, on dokładnie jego słowa zapisał, tatusiu pomóż mi. No przejmujący. On dalej żyje. Krótko potem on powiedział, rak zniknął. On bardzo wierzy w to, że tata mu pomógł. No jak nie, jak tak. Do dnia dzisiejszego jego historia jest bardzo dobrze znana w jego kręgach, tam w Quebecu, i powiedział, że ile ma. Do dnia dzisiejszego, przez ostatnie kilka lat, ma 563 podziękowania, głównie przez internet, ludzi, których niektórych zna, niewielu zna, nielicznych zna twarz w twarz, a większość tych 563 osób pomógł im telefonicznie, czy to tego, i ma podziękowania o nich, że bardzo im pomógł w ich życiu, nie? Jakiekolwiek problemy oni przechodzili. No. Bardzo dużo pięknych historii. Mam nadzieję, że kiedyś to może wyjdzie na światło dzienne i będziemy mogli zobaczyć. Wróćmy proszę jeszcze do tej walki, która jest tutaj obiecana twojego kolegi Tasmana. Jak ty to widzisz? Jak to widzisz? Zaraz. Z ciebie to taki chuligan, nie? Bo nic nie było powiedziane, znaczy, że jest obiecana. Nie jest obiecana? Dobra, może złego słowa użyłam, ale no jest coś na rzeczy, więc... Jest coś na rzeczy. Tak, więc no jak ty to widzisz w ogóle? Ja tego nie widzę. Ja to normalnie na instynkt się teraz odpaliłem, bo jeżeli to jest jedyna droga, że ten jakiś tam spleśniałych Polaków, to ja to Polacy w ogóle?
bardzo. Tak. To jakiś polskojęzyczny. Zgubiony ten. Tak. Że co? Że on obraża Karola Wojtyłę, naszego papieża? Nie? Ten drugi coś tam innego, ten? Ty, idziemy z nim. Jeżeli nie możemy ich dopaść na ulicy, takiego, co się tak wysławia i neguje. Ty, bo ktokolwiek, jakikolwiek Polak, nie? Jeżeli ma coś złego do powiedzenia na temat Polski, a Karol Wojtyła częścią Polski, tak jak każdy z nas, tylko on taką większą częścią, to jedziemy. Jedziemy z taką rurą. Chciałam jeszcze zapytać, co myślisz na temat walk kobiety z mężczyzną? Nie. Ewa Piątkowska zawalczy na Prime z 70 kilo cięższym od siebie mężczyzną właśnie. Powiedz mi, co ty myślisz o takich walkach? Czy powinny one dochodzić do skutku? Co ty o tym myślisz? To znaczy, nie powinny, ale tutaj w tym. A tutaj jest specyficzny przykład, że Ewa Piątkowska, pozdrawiam, Mału, Orlico, że ten, jeżeli ona już wchodzi, a wiemy, że ona potrafi, nie? Ona potrafi, to ten. I ten co? 70 kilo cięższy, który nie miał jakoś bardzo nic wspólnego ze sztukami walk, przepraszam, ze sztukami walk. Ale ten jej niby przeciwnik, bo to ma być, tak? To jeszcze nie było tego, tak? Są ogłoszeni, niedługo będzie właśnie gala na Prime. On cokolwiek potrafi, a ile on waży? 140 kilo. No to jest taki mały polski sumo, nie? Na pewno nie japoński. Komu dajesz większą szansę na wygraną? No wiadomo, że naszej gladiatorce. Ta. A kto na tej walce lepiej wyjdzie? W sensie tak, wiesz, no wizerunkowo. No, nasza Orlica. Ta. A jeśli ona by przegrała właśnie nie, z... Myślisz? No, ja wiem. Ona nie przegra. Ta. W parterze kimkolwiek ten gościu jest, ja go też pozdrawiam. Nie, ale dostaniesz od Ewy Bęcki na 100%. Jeżeli wchodzisz do tego ringu, bo ci hajs potrzebny, to ja rozumiem. A jeżeli masz swój hajs i wchodzisz dalej do tego ringu, to po co to robisz? Nie? Ona cię skrzywdzi. Ona się skrzywdzi. Nie? Przypomnij mi sobie jedno. Nie jako Polacy teraz, tylko jako ludzie świata całego, bo jesteśmy, człowiek to człowiek, nie? Czy czarny, czy biały, czy czerwony, czy żółty. Człowiek to człowiek. Człowiek to nie warzywo, nie roślina, nie zwierzę, nie ryba, nie ptak. Człowiek to człowiek, nie? I ten... Zawsze tak było, według mnie, zawsze tak było na płaszczyźnie ziemia, że jeżeli jeden kraj, jedno państwo coś tam wywołuje wojnę z drugim państwem, to zazwyczaj tak, 99,9% albo zawsze to są mężczyźni, którzy są powołani do wojska i ten. Zawsze tak było, nie? Teraz się trochę zmieniło, bo część kobiet, ale to jest też, dominują mężczyźni, faceci. Tak, ale nie wchodzimy na temat wojny, Winio. Ale to jest wojna. W tym ringu tam, co Ewa ma ten, to jest też wojna, tylko na mniejszej skali. Wojna to będzie z kapelą i z Rowalinim. Tam będą dwie na samym końcu tej. Słuchaj, z kim zestawiłbyś Ewę Piątkowską? Z kim co? Zestawiłbyś Ewę Piątkowską. Jak już tutaj jesteśmy na... Mówimy o niej. A nie wiem, ja nie jestem w temacie. Nie wiem, ale mam fajny ten. To już później porozmawiamy o tym. Patrz, jaki tytuł, mama. Nie chcesz słyszeć na temat mamusi? Później sobie po wywiadzie zobaczymy. Ale po wywiadu możemy coś puścić o mamusi, o każdej naszej mamusi, popatrzcie. Dobra, czyli jest powiedziane, że jak dojdzie do skutku właśnie z Robalinim, z Jasiem Kapelą, to ciebie. Jeżeli Tasman chodzi do ringu i jest dwóch na dwóch, to ta. Ale to, że Tasman toczy walkę jeden na jeden, to ja w ogóle nie... Dobra, a jakie według ciebie ma umiejętności Tasman? Dobre. Widziałeś jego sparingi, jego walki? A coś tam wiem, ta. Jest trochę wyżej niż... Pomagasz mu właśnie w treningach? No co, trenowaliśmy ten kilka dni temu. Było kilka treningów, nie? A nie mówię, że dzień w dzień żeśmy trenowali, ale ja tam się dusiłem w tym Londynie. W ogóle jako Londyn. A tutaj w Polsce będziecie może sparingować? Czy ćwiczyć, czy trenować będziemy.
Jak najbardziej. Nie dzisiaj. Nie. Czym jest lepszy, w stójce czy w parterze? Co? Teraz mam w stójce. Na pewno. Ale wiem, że on coś... Ile czasu dajesz mu na przygotowanie się do walki? Z takimi przeciwnikami, którym on wymówił... Nie ma co, wiesz. Jutro może wejść, nie? Ta, tym bardziej jak wchodzimy razem. Jeżeli on nie dobije, nie dokończy jednego, to ja wejdę i dokończę biznes, nie? Rozumiesz? Ale z tego, co ja widziałem, jeżeli już robimy to dwóch na dwóch, ta, i walka idzie do parteru, jeżeli to jest uzasadnione przez sędziego i przez organizatorów, że idziemy, że nie tylko w stójce walka, ale też na ziemi, to ta, to ja walę z bani i z łokcia i gryzę. A ta jedynka wchodzi jak nóż w masło. Kilka dni temu był niegrzeczny, nie chciał mi zrobić ten herbaty, a byłem gościem u niego w domu, to musiałem go ten, bo on szedł se spać, a nie była późna godzina, około pierwszej w nocy, nie? I ten, to musiałem go uchamać w ten, w kostkę gdzieś tam ten. Powiedział, że jesteś dla niego wzorcem do naśladowania. Jak, tak, jak to skomentujesz? Co, ze strony boksu? Nie? Tak ogólnie? Życiowo. No, ma rację. Czy jest on dla ciebie w pewien sposób takim, nie wiem, możesz go nazwać przyjacielem? Traktujesz go jako przyjaciela, czy może jako syna w pewnym sensie? Jest od ciebie dużo młodszy? Nie, na pewno nie syn. Synków ja mam tylko dwóch. A kto jest? To właśnie, jakich masz przyjaciół? Bo w sumie niedużo o tym mówisz. Tak. Bo przyjaciół zatrzymuję dla siebie, nie? Przyjaciół to ja mam z całego świata. Kilku czarnych mam. Kilku. A tu w Polsce masz właśnie takiego przyjaciela? W ojczyźnie? Mam przyjaciół. Kilku, muszę odnowić z nimi kontakty. Przez to, że ja tamten w ciągu ostatnich kilku lat ja dużo więzienia robiłem i byłem odcięty od telefonu, internetu i świata całego. Także nie wiem, kto jest gdzie, to i ten, to, ale tak, mam. Znam dobrych ludzi, znam dobrych Polaków, których zaliczam do orów. Ale czy jednego dnia oni dostaną kopię Biblii, czy nie, to jeszcze... Jak zasłużą? Nie, nikt nie musi zasłużyć, tylko ty musisz... Byliśmy po ciebie na lotnisku i parę osób chciało z tobą zdjęcia, chciało z tobą zamienić parę słów. Zazwyczaj jest. Jesteś właśnie taką osobą, taką znaną, ważną? Nie, na pewno nie ja. Ale sama zauważyłaś, na przykład tu na lotnisku, nie, że osoby, które do mnie podchodzą, to i tamto, oni ode mnie nic nie chcą, tylko zdjęcie albo tylko rękę uścisnąć. Dużo osób ciebie kojarzy? To jest pytanie do ciebie. A według ciebie dużo to jaka liczba? No często powiedzmy, nie? Ktoś mnie kojarzy. Ale to nie ważne, czy to jest jedna osoba, czy 1000 osób na raz, nie? Tak, ale często. Ale patrz, mam dla ciebie coś zatytułowane, mama. Polska. Ta pierwsza, ostatnia, ta zawsze. To ty, mamo. Ta nasza, ta wolna, matczyna. Słyszę cię, szanuję i kocham. Bo dla nas, mamo, to tyś ta jedyna. W ciebie, mamo, zawsze wierzymy. To ciebie, ojczyzno, w sercach nosimy. Tobie, mamo, zawsze ufamy. Wraz z tobą, Polsko, żyć ochotę mamy. Au. I to jest bardzo dobre zakończenie wywiadu. Było bardzo miło. Dziękuję ci ślicznie. Fajnie, że się spotkaliśmy. Fajnie, że udało się ciebie spotkać na lotnisku. Bo później, jakbyś poszedł, to ja nie wiem, czy byśmy ciebie znaleźli. Kto wie, gdzie mnie te droga moja Orlęca droga poprowadzi, nie? Nie wiem, ale ja uwielbiam takie momenty, rozumiesz, ludzi? Tak jak mówię, nie mam stałego kwaterowania w Polsce, nie mam. Takiej bliskiej rodziny nie mam, okej? Okay? Zawsze był świętej pamięci dziadziuś i babcia, nie? Gdzie mogłem zawsze na nich polegać. Nie mam, ale jestem u siebie w domu.
Ja w ogóle ten, finansowo karta mi nie przychodzi, finansów mam trochę, trzeba uważać delikatnie. A, nie szaleć. Nie, nie wolno szaleć, ale jest to pozytywnych myśli i mi się wydaje, że to będzie coś pięknego. Co tęskniłeś za Polską? To od pierwszego dnia, kiedy wyjechałem. Ja miałem fucking 11-12 lat. A ja sobie powiedziałem dawno temu, ja pamiętam, jak żeśmy już wyjeżdżali z mamą i z braćmi do na dworzec główny w Katowicach, żeby jechać przez Austrię, do Austrii, do taty i z Austrii po kilku miesiącach do Kanady. Tak nas wyrzuciło do Kanady. To nie to, że ktoś się tam pytał o Kanadę. Tam moi rodzice czekali na Kanadę, na Stany albo na Australię, żeby nas zabrali, nie? Z Polski. Zimna wojna się kończyła, taki niestabilny czas, nikt nie wiedział, co się będzie działo. I ten dużo wtedy w telewizji było w prasie, że Ameryka puszcza lada chwila te Pershingi, nie? I to wszystko, ale to wszystko jest zamęt. Czy oni to robili na umyślnie? Żeby ludzi tylko nastraszyć, a tym bardziej nas, Polaków, nie? Ale to wszystko się jakoś rozwiało, było cicho, to i tamto. Ale ja bym ci powiedział, że do III wojny światowej teraz jest bliżej, aniżeli wtedy. Nie rozmawiamy o wojnie. Nie ma o wojnie. Nie ma o wojnie. Nie ma nic o wojnie. Cieszymy się, że teraz mamy spokój, ciszę, więc tak, nie ma. Kwierkają, motylki fruwają. Jeszcze chciałam, ostatnie pytanie. Słuchaj, trener Rambo wczoraj na wywiadzie powiedział, że to, że ty nie masz dachu nad głową, to jest tylko i wyłącznie twoja decyzja. Moja czy tak jest? Dobrze, żeby nie powiedziałaś, czy ten Rambo nie powiedział, że moja wina, bo to nie jest żadna to jest decyzja, dokładnie. Tak jest. Tak jest. Czyli gdybyś chciał, to byś miał normalnie dom, normalne życie, tak? Tylko po prostu lubisz tak żyć. Uwielbiam. A co jest w tym takiego fajnego według ciebie? Ten spontaniczność cała, nie? Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Nigdy nie wiesz, gdzie będziesz spał. Boisz się właśnie takiej nudy. Słowo boisz nie jest w naszym orlęcym słowniku. My możemy się czegoś obawiać, ale nigdy nikogo i niczego się nie boimy. Ale ten, nie, co ty, nie ma takiej opcji, że się czegoś obawiam. Czego? Jeżeli jesteś sobą, nie? I ten, czego masz się obawiać? Ja nikomu nic złego nie zrobiłem. Czy takie życie będzie twoim życiem do końca życia? Czy może jednak zmienisz swoje właśnie... Ale o to chodzi, że żyjąc tym życiem, ja traktuję każdy dzień jako mój ostatni. Rozumiesz? I mi się zdaje, że to jest główny błąd, co większość ludzi na płaszczyźnie Ziemia popełnia, że wiesz, wielkie plany do przodu, głównie z finansami to się łączy, ale i to, i tamto, nie? Niektórzy już se planują kilka miesięcy do przodu, zamawiają bilety na samolot, gdzie oni nie polecą na wakacje. To jest wszystko pomyłka. Jeżeli znasz życie, tego od podszewki, te biało-czarne, nie? To wiesz, że jutro żaden z nas się może nie obudzić. Także każdego ranka, jak ja się budzę, ja dziękuję Bogu za to, że się obudziłem, że dał mi kolejną szansę przetrwać, nie? Kolejną noc. Ile ludzi zdrowych, ja nie mówię o ludziach, którzy mają problemy z sercem, czy raka, czy tam jakieś zdrowotne problemy, ja o nich nie mówię. Ja mówię o zdrowych ludziach, którzy pozytywnie myślą i tego, i ten, i w tym całym kołowrotku codziennie od dziecka pracują, rano wstają, i mają wielkie plany do przodu, to i tamto. I jest dużo takich przykładów, ja to sprawdziłem, że idzie spać jednego wieczora, nigdy się nie obudzi wcześniej, a później żona czy tam rodzina się wypowiada, że nigdy nie miał żadnych problemów zdrowotnych, ani tak. Się dzieje. Ostatnie pytanie. Czy ta walka będzie w Prime, czy w jakiejś innej organizacji? Która walka? Ta z Tasmanem? Twoja z Tasmanem. Dwóch na dwóch. Dwóch na dwóch. Czy to będzie Prime, czy jakaś inna organizacja? Gdybyś miał wybierać. Ale ja wchodzę tylko, to nie to chodzi, że jestem Stasmany, jest dwóch na dwóch. Tylko ja wchodzę do ringu tylko dlatego, jeden raz, dlatego, żeby tych dwóch, co żeście wymienili, nawet nie wymieniaj, nie pamiętam, nie chcę pamiętać, jak oni się nazywają, czy ich ksyw, to żeby ich rozbić doskrzętnie. Jeżeli wiem, że Tasman sam by dał radę, żeby dwóch najebać, nie? Ale ja chcę, żeby to było po tych ich słowach. Co? Karola Wojtyła, naszego papieża, będzie ten? Ale chciałbyś, żeby ta walka była właśnie na Prime, czy w jakiejś innej organizacji? Na Prime
Ja, dla mnie jest bez różnicy. To może być nawet na ulicy, ale jeżeli ten, to jest to bardziej za premium. Tak, żeby było na premium, no. Mhm. Tak, to. To w takim razie dziękuję. Nie ma sprawy. Ślicznie. Au! Au, pozdrawiamy wszystkich orłów białych. Tak jest.